Tego odcinka możecie wysłuchać dzięki mojej współpracy z BookBeat, aplikacją oferującą dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków. Historia, o której dziś opowiadam, miała na zawsze pozostać tajemnicą mieszkańców pewnej świętokrzyskiej wsi. Zmowa milczenia została jednak przerwana, a światło dzienne ujrzała jedna z najpotworniejszych polskich zbrodni XX wieku, czyli zbrodnia połaniecka. I to właśnie tej zbrodni poświęcony jest legendarny już reportaż sądowy Wiesława Łuki pod tytułem Nie oświadczam się. Znajdziecie go obok wielu innych pozycji True Crime właśnie w serwisie BookBeat, który dla moich słuchaczy przygotował specjalną ofertę. Aplikację możecie teraz przetestować zupełnie za darmo, nie przez jak zazwyczaj 14, a przez aż 30 dni. Wystarczy, że zarejestrujecie się jako użytkownik na stronie bookbeat.pl, podając kod na faktach, a następnie ściągniecie aplikację na swój telefon lub tablet. Możecie też skorzystać z linka z wpisanym już kodem, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Jeśli nie wiecie, czego jeszcze oprócz Nie oświadczam się możecie posłuchać w BookBeat, to w opisie podpowiadam Wam również kilka innych tytułów True Crime, a także mój jesienny top 5 książek, których wysłuchałam w serwisie, bo sama z niego od prawie roku korzystam. Obok Nie oświadczam się Wiesława Łuki, za źródło informacji, kiedy przygotowywałam ten odcinek podcastu, posłużyły mi między innymi następujące publikacje. Książki Kto zabija człowieka? Bogusława Sygita oraz Bestie, zbrodnie, kary Janusza Macieja Jastrzębskiego, a także reportaż Wojciecha Malickiego w portalu nowiny24.pl, reportaż Marcina Radzimowskiego dla portalu echodnia.eu, reportaż Jacka Smaruja dla TVN24, czy przedruk fragmentu książki Parada złoczyńców Pitawal Podkarpacki Janusza Klicha na portalu podkarpackahistoria.pl. Wszystkie cytaty, jakie usłyszycie, pochodzą z książki Wiesława Łuki, Nie oświadczam się. Jeżeli jest inaczej, to zaznaczam to w trakcie trwania podcastu. Listę wszystkich źródeł znajdziecie jak zawsze w opisie. Bardzo dziękuję też słuchaczowi oraz jego cioci, którzy podzielili się ze mną wspomnieniem o Krystynie Łukaszek. Kiedy po wojnie w Polsce nastają nowe polityczne porządki, wiele osób jest w stosunku do nich sceptyczna. Ale są i tacy, którzy autentycznie chcą nad Wisłą budować socjalizm. I wśród nich jest Jan Roy, mieszkaniec wsi Zrębin, położonej w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. Niedaleko stąd do Tarnobrzegu, Krakowa, Sandomierza, a już zupełnie blisko, po zaledwie 3 km do miasteczka Połaniec. O socjalizmie Jan czytał i słyszał jeszcze przed wojną, kiedy życie na polskiej wsi do najłatwiejszych nie należało. I uwierzył, że to właśnie socjalizm, to ciężkie życie może zmienić. Dlatego, kiedy pojawiła się okazja, żeby go budować, to ochoczo do tego przystąpił. Jako pierwszy w Połańcu zapisał się do PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, która później weszła w skład PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zresztą został nawet jej sekretarzem na wsi. Z kolei w 1946 roku dołączył do ORMO, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, a jego dom stał się czymś na kształt posterunku milicji, bo tego prawdziwego w Zrębinie nie było. To, że był u władzy, Jan Roy chciał dla swojej wsi wykorzystać jak najlepiej.
Zadbał o to, żeby doprowadzono do niej elektryczność. Zadbał o meliorację i o to, żeby szkołę przeniesiono w bardziej dogodne miejsce. Ale pomimo wszystko wielu jego sąsiadów za nim nie przepadało. A to dlatego, że Jan Roy tego nowego, socjalistycznego ustroju nie chciał budować sam. I jako osoba związana z władzą, nie zawsze tylko prośbą, ale i groźbą, zmuszał też do tego swoich współmieszkańców, nie zawsze tak entuzjastycznie nastawionych jak on. Na przykład jako ormowiec pilnował, żeby na pewno wzięli udział w referendum w 1946 roku i zagłosowali 3 razy tak, co miało na celu usankcjonowanie w Polsce nowej władzy, a z czym nie każdy się zgadzał. Poza tym rok w rok zmuszał ich do udziału w długich i nudnych pochodach pierwszomajowych. Ale Zrębina tuż po wojnie nie omijały troski, które mogą przydarzyć się wszędzie, zawsze i to niezależnie od panującego ustroju. Na przykład w 1948 roku wyszło na jaw, że Marysia, na co dzień zajmująca się wypasem krów, została zgwałcona, a jej oprawcą był niespełna wówczas 20-letni Jan Sojda. Sam Jan zarzeka się, że jest niewinny, że Marysi nigdy nawet nie dotknął, a w sukurs przychodzi mu jego ojciec. Co jest o tyle dziwne, że Jana za każdy, nawet najmniejszy występek traktuje ciężką ręką lub paskiem. Ale tym razem trzyma stronę syna i, jak opisuje to dla Onetu Anna Zielińska-Brudek, jeździ z nim na rozprawy, wcześniej dbając o to, żeby chłopak przylizał sobie grzywkę, założył krótkie spodnie i podkolanówki, żeby później przed sądem pytać się, czy tak młody i niewinnie wyglądający chłopiec mógłby w ogóle kogokolwiek zgwałcić. Taki argument jednak nie działa i Jan zostaje skazany na kilka miesięcy pozbawienia wolności, ale w więzieniu się nie stawia. Milicja musi go tam więc doprowadzić siłą. No i w tym celu pojawia się w Zrębinie, w domu swojego w pewnym sensie przedstawiciela, ormowca Jana Roya. Ten doskonale wie, gdzie w tym momencie przebywa Sojda, bo po wsi niosą się dźwięki muzyki, dobiegające z zabawy, na którą poszli wszyscy młodzi ludzie. I tam też z milicjantami idzie. Na ich widok robi się spore zamieszanie, opanowane dopiero wtedy, kiedy Jan Roy oddaje w powietrze strzał ze swojego pistoletu. A Jan Sojda zostaje ostatecznie zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego. 3 lata później, w czerwcu 1951 roku, kiedy Sojda od dawna jest już na wolności, nagle ginie syn Jana Roya, 10-letni Marian. Jego rodzice odnajdują go dopiero po 2 dniach. Chłopiec jest niestety martwy, jego ciało leży przysypane gałęziami na podwórku nikogo innego jak Jana Sojdy. Chłopiec został zastrzelony. Rozpoczyna się dochodzenie, ale trudno jest ustalić, co tak naprawdę się stało. Podobno po tym, jak przyprowadził krowy z pastwiska, Marian pobiegł na podwórko Jana Sojdy, zaciekawiony tym, co się tam dzieje, a miała się tam odbyć zabawa publiczna. W tym samym czasie Jan Sojda rozmawiał ze swoim kolegą Bronisławem, trzymając w ręku karabin, który dopiero co naładował. I przypadek zrządził, że akurat wtedy, kiedy Marian wszedł na jego podwórko, to on ten naładowany karabin podał swojemu koledze, Bronisławowi, a ten oddał strzał. Jak twierdził, chciał trafić do wrony, a tak się złożyło, że postrzelił Mariana. Sąd uznał wszystko za nieszczęśliwy wypadek, a jego sprawca dostał niewielki wyrok i to na dodatek w zawieszeniu. Sam Jan Roy nie wnikał jakoś mocno w to, co się stało. Czy na przykład nie była to zemsta Jana Sojdy za to, że w 1948 roku pomógł milicjantom go aresztować? Chociaż ludzie we wsi różnie mówili. Może po prostu się bał, bo miał jeszcze jedno dziecko, córkę Zdzisławę.
Zresztą, nawet gdyby chciał dociekać prawdy, to miałby z tym trudności, ponieważ sprawca wypadku, 1,5 roku po tym, jak do niego doszło, zginął w tajemniczych okolicznościach. Podobno w wypadku samochodowym. Mijają 2 dekady. W latach 70. mieszkańcom Zrębina powodzi się coraz lepiej. Budują nowe domy, a w pobliskim Połańcu powstaje jedna z największych w Polsce elektrowni, przy budowie której wielu dostaje pracę. Niestety, jako społeczność, nie cieszą się wśród władz zbyt dobrą opinią. Jak opowie już później Wiesławowi Łuce, naczelnik gminy, którego matka zresztą pochodziła ze Zrębina, społeczność tej wsi jest grupą bardzo hermetyczną, taką, do której ciężko dotrzeć, ciężko z nią cokolwiek ustalić i można odnieść wrażenie, że do organów gminnych wybierają spośród siebie często osoby zupełnie niekompetentne, tak jakby chcieli zrobić coś na przekór, albo może tych kandydatów w jakiś sposób ośmieszyć. U Jana Roya między latami 50. a 70. też się sporo zmienia. Wspólnie z córką Zdzisławą i jej mężem Wacławem Kalitą budują dom, gdzie razem zamieszkują. Zdzisławie i Wacławowi rodzi się 2 dzieci. Krysia, która w 1976 roku świętuje swoje 18 urodziny, i o 6 lat od Krysi młodszy Miecio. Krysia to ładna dziewczyna. Babcia Rojowa uwielbia jej loki, ale też bardzo spokojna, niekonfliktowa. Zawsze się wszystkim mieszkańcom wsi ukłoni, zagada. Jest absolwentką szkoły gastronomicznej i słynie z pieczenia doskonałych ciast. Miecio to prawdziwa duma dziadka Roya. Lubi się uczyć, a że jest ciekawy świata, to szczególnie dobrze idzie mu z geografii. A na pytanie, kim chciałby zostać w przyszłości, odpowiada, że oficerem. Miecio przyjaźni się między innymi ze Stasiem, nie zważając na to, że rodzina chłopca we wsi do najbardziej lubianych nie należy, bo jest jedną z najbiedniejszych. Sam Jan Roy nadal prężnie działa, między innymi jako kontroler społecznych komisji skupu żywca, gdzie wszystkich i wszystko bardzo skrupulatnie rozlicza. I jeśli komuś do wymaganej wagi krowy albo świni brakuje choćby odrobinę, to pod żadnym pozorem nie pozwala dopisać tych kilku dekagramów. Poza tym nadal dumnie maszeruje na czele pochodów pierwszomajowych, no i przez to wszystko nie jest we wsi zbyt lubiany. A jednak ludzie regularnie wybierają go do Rady Narodowej, czyli takiego PRL-owskiego odpowiednika dzisiejszej Rady Gminy. Choć znajduje się ktoś, komu to częste wybieranie Jana Roya do Rady Narodowej niespecjalnie się podoba i głośno o tym mówi, a tą osobą jest Jan Sojda. W 1976 roku jest to już dojrzały, 48-letni mężczyzna, który od czasów wyroku za gwałt bardzo wiele osiągnął. Ożenił się z kobietą, która miała już wcześniej syna, a jemu urodziła 2 córki. W latach 70. obydwie są już zamężne. Jedna z nich ma syna, a jej mąż Stanisław pracuje przy budowie elektrowni Połaniec. Drugiej urodziły się 2 córki. Ona wyszła za mąż za Jerzego, pracującego daleko od Zrębina, po jakieś 100 km, jako taksówkarz. Sojda to jednak nie tylko stateczny ojciec wielopokoleniowej rodziny. Przez wielu mieszkańców wsi traktowany jest bowiem jako taki nieformalny król Zrębina. Wprawdzie uchodzi za wyjątkowo mściwego, a nawet okrutnego. Na przykład wtedy, kiedy uważa, że pies sąsiadów zjadł mu kurę i chce tego psa od nich odkupić, żeby rozpruć mu brzuch i udowodnić jego winę. Ale jednocześnie zrobił wiele, żeby na swoją królewską pozycję w Zrębinie zapracować.
Przede wszystkim, podobnie jak Jan Roy, udziela się społecznie. Po tym, jak wyrok za gwałt uległ zatarciu, pracował jako ławnik bardzo daleko, bo w Gdyni. Dla ludzi ze Zrębina oznaczało to, że bardzo dobrze zna się na prawie, więc często to on, a nie prawdziwy sąd, rozstrzygał w tak zwanych sporach o miedzę. Skończył też telewizyjne kursy w zakresie weterynarii, podczas których nauczył się m.in. jak odbierać porody od krów. No i mieszkańcy Zrębina jak najbardziej z tej jego wiedzy mogli korzystać. Pomaga też ludziom. W czasie kursów PCK nauczył się, jak wyrywać zęby i jak podawać zastrzyki, co robił według mieszkańców Zrębina wyjątkowo delikatnie i wręcz bezboleśnie. A zatem w przypadku jakichś sytuacji nagłych nie trzeba już jechać gdzieś daleko do miasta, do lekarza, tylko wystarczy przyjść do Sojdy. No i jak na prawdziwego króla przystało, Jan Sojda jest najbogatszy w całej wsi. W zasadzie na tle innych rolników nie jest może jakoś wyjątkowo pracowity, ale to właśnie on jako jedyny ma w Zrębinie telefon czy ciągnik. Może dlatego, że nie boi się innowacji? Uprawia między innymi ziemniaki. Kiedy tylko dowiaduje się o nowej odmianie fita, to natychmiast ją kupuje, po czym rozmnaża. I sadzonki zupełnie za darmo, bezinteresownie rozdaje swoim sąsiadom. A i swój ciągnik bardzo chętnie wszystkim pożycza, dzięki czemu praca w polu jest zdecydowanie bardziej znośna. Właściwie chyba nie ma we wsi osoby, której kiedyś by nie pomógł, no i która nie miałaby w stosunku do niego pewnego długu wdzięczności. Również i rodzina Rojów oraz Kalitów czasem korzysta z uprzejmości kuzyna Sojdy. Są z nim jakoś daleko spokrewnieni, bo te wszystkie zaszłości z lat 40. i 50. w międzyczasie rozchodzą się po kościach. Przychodzi do nich chociażby wtedy, kiedy Miecio jest jeszcze zupełnie malutki, żeby dawać mu zastrzyki. Nie jest to więc dla nikogo zaskoczeniem, kiedy Zdzisława i Wacław Kalitowie zapraszają Jana Sojdę na ślub i wesele swojej córki Krysi w sierpniu 1976 roku. Impreza jest huczna, na 180 osób. Goście bawią się i w domu Rojów i Kalitów, i w namiocie ustawionym przed domem. Niemniej to właśnie król Zrębina może liczyć na specjalne względy matki Panny Młodej. Pani Zdzisława przez cały czas dba o to, żeby niczego mu nie zabrakło. Przynosi mu świeżą herbatę. No bo Sojda, jako jeden z trzech mieszkańców Zrębina, uroczyście przysięgał w Częstochowie trzeźwość. Jednak wiele osób zauważa, że pomimo wszystko Jan Sojda siedzi na tej imprezie jakiś taki markotny. Bardzo możliwe, że już wtedy wie o pewnej nieprzyjemnej sytuacji z jego siostrą Heleną w roli głównej. To właśnie pani Helenie powierzono rolę takiej głównej kucharki podczas wesela. Miała za to otrzymać zapłatę w postaci 1500 zł oraz 2,5 misków wędlin dla robotników, którzy w tamtym czasie remontowali jej mieszkanie. Z kolei wędliny były przygotowywane przez wynajętego specjalnie na tę okazję masaża. No i to właśnie on zauważył, że pani Helcia w czasie wesela wynosi tej wędliny zdecydowanie więcej niż było umówione. Daje o tym znać pani Kalicie, a i mały Miecio przychodzi do mamy i mówi, że ciocia Hela nosi teczki po brzegi wypchane mięsem. Tymczasem na półmiskach dla gości zaczyna brakować jedzenia, więc pani Kalita, nawet nie bezpośrednio, tylko przez kogoś, zwraca pani Helenie uwagę, żeby już więcej tak nie robiła. Ta z kolei jest
oburzona takimi oskarżeniami o to, że wynosi wędliny więcej niż było umówione, obraża się i wychodzi z imprezy jeszcze przed północą. Jednak następnego dnia pojawia się u Kalitów po swoją zapłatę i mówi, że na stołach widziała takie ładne dzbanki, które Krysia wypożyczyła gdzieś w Połańcu. I że ona dwa takie dzbanki bardzo chętnie zabierze, a Krysia w wypożyczalni niech powie, że się zbiły i po prostu odda za nie pieniądze. Krysi ten pomysł bardzo się nie podoba, ale jej mama przekonuje ją, żeby lepiej jednak te dzbanki oddać, bo pani Helena zagroziła, że jeżeli ich nie dostanie, to ich stosunki popsują się już na zawsze. A jeśli ona się na nich obrazi, to obrazi się też na nich Sojda i wtedy we wsi już życia mieć nie będą. Ostatecznie dzbanki trafiają w ręce pani Heleny. Niestety, chociaż pani Zdzisława specjalnie z nikim o tym jakoś nie rozmawia, po wsi rozchodzi się plotka, że Helena, siostra Sojdy, w czasie wesela Krysi kradła wędlinę. I kiedy jakiś czas później pani Zdzisława spotyka się z Heleną na rynku w Połańcu, to ta robi jej karczemną awanturę, że co to są za oskarżenia, że w ogóle jej brat Jan Sojda podarował Krysi na dodatek jeszcze 500 zł, więc powinni mu być tylko i wyłącznie wdzięczni. Na co Zdzisława Kalita odpowiada, że jej córka o takie prezenty się nie prosiła i te pieniądze mogą w każdej chwili Janowi Sojdzie oddać. I od tamtego momentu członkowie obydwu rodzin przestają się do siebie odzywać. Czasem tylko Jan Sojda przy innych odgraża się, że wypleni jeszcze to kalitowe plemię, ale nikt chyba takich pogróżek na poważnie nie bierze. Tymczasem do domu Rojów i Kalitów wprowadza się mąż Krysi, Stanisław. I z miejsca podbija serca rodziny swojej młodej żony, ponieważ jest bardzo ugotowy, troszczy się też o dziadków Krysi, czyli pana Jana Roja i panią Rojową. Postanawia również, że to on zajmie się utrzymaniem rodziny, a Krysia ma dbać o dom. Zresztą, nawet gdyby poszła do jakiejś pracy, to pewnie długo by tam miejsca nie zagrzała, bo właściwie od razu po ślubie zachodzi w ciążę. I jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, o czym opowiada chociażby innej ciężarnej dziewczynie, którą poznaje w przychodni u lekarza i z którą się nawet trochę zaprzyjaźnia. Czasem na przykład, kiedy wspólnie czekają, to opowiada jej o swojej rodzinie i pokazuje zdjęcia ze ślubu, które zawsze nosi przy sobie w torebce. I tak nadchodzi Boże Narodzenie 1976 roku. W domu Rojów, Kalitów i teraz już Łukaszków, bo tak po mężu nazywa się Krysia, będą one i pełne radości, bo już za 4 miesiące na świat przyjdzie kolejny członek rodziny, i pełne smutku, bo pan Wacław Kalita chwilowo wyprowadził się do matki. Bardzo pokłócił się z panią Kalitową, a poszło o alkohol, którego ostatnio wypijał zdecydowanie za dużo. Tę wyprowadzkę pana Wacława najbardziej ze wszystkich przeżywa Miecio. Nawet kiedyś zakrada się do domu babci, skąd wynosi marynarkę i spodnie taty, licząc na to, że on dzięki temu wróci do domu. Ale jego plan się nie udaje. Krysia i jej mama odnoszą ubrania. Siostra jednak pociesza chłopca, że tata pewnie niedługo wróci. Niestety przy wigilijnym stole, chociaż jest taki czas pojednania, go nie ma. Święta pan Wacław postanawia spędzić u swojej siostry w Pacanowie. Po tej raczej smutnej wieczerzy wigilijnej w ich domu, Krysia i Stanisław około godziny 21:30 żegnają się z panią Zdzisławą i wychodzą razem z Mieciem na pasterkę w kościele w Połańcu. Po drodze odwiedzają jeszcze rodziców Stanisława. I właściwie w tym momencie rozpoczyna się ciąg wydarzeń, który zmieni życie nie tylko rodziny Rojów i Kalitów, ale i całego Zrębina. Jednym z pierwszych znaków, który zwiastuje, że w tę wyjątkową w polskiej tradycji noc stało się coś niedobrego, jest
zachowanie kolegi Miecia, Stasia, który także poszedł na pasterkę w Połańcu, ale wrócił z niej zdecydowanie przed czasem. I kiedy wchodzi do domu, jest przerażony, cały się trzęsie, chowa się w łóżku pod kołdrą, nawet nie zdejmując z siebie ubrania. I za nic w świecie nie chce powiedzieć rodzicom, co się stało, tylko prosi ich na wszystko, żeby nie gasili światła. Kilka godzin później, kiedy dochodzi ósma, w domu siostry Wacława Kality w Pacanowie rozlega się głośne pukanie. To dwóch krewnych ze Zrębina, którzy mają dla jej brata tragiczną wiadomość. Wacek, twoje wszystkie dzieci wybite. Po czym pokrótce opowiadają mu, co się wydarzyło. Krysia, Stanisław i Miecio, owszem, dotarli na pasterkę w Połańcu, ale bardzo szybko z niej wyszli. A kiedy nabożeństwo dobiegło końca i pozostali mieszkańcy Zrębina wyszli z kościoła, to okazało się, że jeden z dwóch autobusów, który ich tam przywiózł, zniknął. Taki mieli coroczny zwyczaj, żeby z połanieckiego PKS-u wynajmować autobusy, które zawożą ich na pasterkę, a potem odwożą do domu. Kierowca tego najpewniej skradzionego autobusu, pan Felix, zaczął głośno lamentować, no ale cóż mógł zrobić? Stłoczył się z innymi w tym jednym pozostałym autobusie i wszyscy wyruszyli do Zrębina. I kiedy byli już właściwie kilkaset metrów przed wsią, zobaczyli, że ten poszukiwany niebieski SAN stoi porzucony w rowie. Kiedy jego kierowca do niego podszedł, to zauważył, że z tyłu leży też nieprzytomna, na wpół rozebrana kobieta. Natychmiast więc razem z dwoma kolegami wrócił do Połańca, żeby zawiadomić o wszystkim milicję. Dwóch zaalarmowanych posterunkowych na miejsce znalezienia autobusu dociera około godziny 1:40. Żeby jakoś wszystko obejrzeć, świecą sobie latarkami, co też i niewiele daje, bo zaczyna wtedy padać gęsty śnieg, ale dostrzegają, że rzeczywiście z tyłu autobusu leży nieprzytomna kobieta. Zaś na przodzie, pod maską, mężczyzna i chłopiec. Obok kobiety leży porozrywana torebka, a w niej czekoladki i zdjęcie ślubne i dowód osobisty na imię i nazwisko Krystyna Łukaszek. A te dwie pozostałe osoby to jej mąż, Stanisław, oraz brat, Miecio. Wygląda na to, że ktoś w Połańcu ukradł ten autobus, potem jechał w kierunku Zrębina i wjechał w idących poboczem Krysie, Stanisława i Miecia. Po wszystkim zbiegł z miejsca wypadku. I na dodatek chyba był pijany, bo w środku autobusu znaleziono pustą butelkę po wódce. Kiedy pan Wacław Kalita dowiaduje się od swoich krewnych, że właśnie stracił oboje dzieci, natychmiast wraca do zrozpaczonych żony i teściów i tego samego dnia stara się również wejść do kostnicy w Staszowie, żeby zobaczyć swoje ukochane dzieci. Nie zostaje jednak wpuszczony przez portiera. Udaje mu się to dopiero następnego dnia, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Symbolicznie żegna się z synem, zięciem i córką, która ma rękę uniesioną tak, jakby się przed czymś lub przed kimś broniła. 28 grudnia zostaje przeprowadzona sekcja zwłok, która potwierdza, że cała trójka zginęła w wyniku wypadku samochodowego. Pod takim kątem zresztą tę sprawę zaczyna rozpatrywać prokurator ze Staszowa, który wprawdzie na miejsce wypadku nie dotarł, ale jest praktycznie w 100% pewien co do swojej teorii. Ponadto według lekarza medycyny sądowej Krysia nie została zgwałcona, chociaż ze względu na obnażenie jej ciała mogło na to na początku wyglądać. I jeszcze przed nadejściem nowego roku odbywa się pogrzeb, w czasie którego wszystkie waśnie i spory z ostatniego pół roku wydają się iść w niepamięć. Jan Sojda niesie trumny, a jego siostra, Helena, którą oskarżano o wynoszenie wędlin z wesela Krysi, podobnie jak zrozpaczona matka ofiar, rzuca się na te trumny,
tuż przed tym, jak zostają opuszczone w głąb ziemi. W czasie stypy goście jedzą ciasto, które zostało przez Krysię upieczone jeszcze na święta, a jej mama przysięga, że odnajdzie sprawcę tego strasznego wypadku. I dość szybko zorientuje się, że chyba nie wszystkim z jej otoczenia na tym zależy. Tuż po pogrzebie w swojej skrzynce na listy znajduje anonim, którego fragment brzmiał następująco. Jak twierdzą, wasze dzieci same podeszły pod PKS, a teraz macie kwaskiem wyparzać mu oczy? Pan Bóg miłosierny, dlatego i wy nie bądźcie niemiłosierni. Bądźcie dobrzy. Ale państwo Kalitowie, a szczególnie pani Zdzisława, nie zamierzają odpuścić. Pani Zdzisława prosi na przykład proboszcza z parafii w Połańcu o to, żeby z ambony zaapelował do sprawców wypadku lub kogoś, kto coś wie, o przyznanie się do winy czy do swojej wiedzy. Chodzi też od jednych sąsiedzkich drzwi do drugich sąsiedzkich drzwi i wypytuje, czy ktoś czegoś przypadkiem nie widział. Ale ludzie milczą jak grób. Ewentualnie czasem ktoś rzuci jakąś dziwną aluzję. Na przykład kiedyś, kiedy widzą, że pani Kalita jedzie razem z Sojdą ciągnikiem, to pytają się jej, czy ona się tak z nim sama nie boi jeździć. Z kolei rodzina pana Wacława zachowuje się trochę tak, jakby chciała go przeciwko żonie zbuntować. Zresztą nigdy za nią specjalnie nie przepadali. Mówią mu, że teraz, kiedy ich dzieci już nie żyją, to nic go z rojami nie łączy, że powinien zabrać co swoje i wrócić do matki. A w ogóle to Miecio jakiś taki był mało do niego podobny, jakby nie jego. Pan Wacław reaguje na takie insynuacje bardzo stanowczo i mówi, że tak jak i Krysia, tak Miecio był jego dzieckiem i że on nie ma zamiaru opuszczać swojej walczącej o prawdę żony. A pani Zdzisława przychodzi też regularnie i na posterunek Milicji Obywatelskiej w Staszowie i do staszowskiej prokuratury, gdzie w końcu od prokuratora prowadzącego śledztwo słyszy takie pytanie, że co właściwie jej tak bardzo na tej prawdzie zależy, a to czy sprawca znajdzie się czy nie i czy dostanie 2 czy 25 lat więzienia, to życia jej dzieciom już nie zwróci. Pewnego dnia ktoś podpala też grób Krysi, Miecia i Stanisława. Tymczasem do pani Zdzisławy zaczynają dochodzić słuchy, że za kierownicą autobusu, który potrącił jej dzieci, siedział Józef Adaś, mąż Heleny, kucharki na weselu Krysi, jednocześnie siostry Jana Sojdy. I rzeczywiście, w połowie lutego 1977 roku Józef Adaś, zresztą kierowca ze staszowskiego PKS-u, trafia do aresztu jako podejrzany o to, że kierując w wigilijną noc skradzionym sanem potrącił śmiertelnie Krysię, Stanisława i Miecia. Na trop Józefa Adasia milicjanci trafili dzięki informacji, że w drugi dzień świąt jakiś chłopiec rzucił kamieniem w jego okno i wykrzyczał: „Bandyto, zamordowałeś tylu ludzi i mojego kolegę”. Zaczęli więc szukać tego chłopca i okazało się, że był nim Stasio, kolega Miecia. Stasio przyznał, że to on krzyczał pod domem Adasiów. Wyjaśnił też, dlaczego tak krzyczał i dlaczego tak długo nic nikomu o tym nie mówił. Na pasterkę w Połańcu wybrał się z jeszcze dwoma kolegami. Ale chłopcy jak to chłopcy, do kościoła nie trafili. Zamiast tego przez chwilę pokręcili się po połanieckim rynku, potem jeszcze wypalili wszystkie zimne ognie, jakie mieli i stwierdzili, że chyba pora wracać do domu. Staś nawet podszedł do niebieskiego sana, w którym siedziała już wtedy spora grupka z Rębinian z Janem Sojdą na czele, i zapytał, czy przypadkiem zaraz nie jadą do Zrębina, ale siedzący przy kierownicy Józef Adaś, szwagier Sojdy, powiedział chłopcu, żeby sobie poszedł. No więc Stasio i jego koledzy wyruszyli z Połańca do Zrębina na piechotę. Po drodze minął ich ten niebieski san
A kiedy już docierali do Zrębina, to zauważyli, że autobus stoi w rowie z włączonymi długimi światłami. Wokół niego kręci się Józef Adaś, a obok leżą chyba jakieś potrącone osoby. I to właśnie dlatego, po zobaczeniu takiego widoku, Stasio tamtej nocy przybiegł do domu cały roztrzęsiony i przestraszony. Nie chciał jednak wtedy nikomu nic powiedzieć. Ale kiedy następnego dnia po wsi rozeszło się już, że jego kolega Miecio zginął w wypadku samochodowym i nikt nie wie, kto taki wypadek spowodował, a przecież on, Stasio, doskonale widział, kto to był, to z takiego żalu i smutku za straconym kolegą, zakradł się drugiego dnia świąt pod dom Adasiów, wybił im szybę i wykrzyczał to, co wie. Rodzina Adasiów szybko ustaliła, kto to był i zaczęła się Stasiem bardzo interesować, chociaż wcześniej, ponieważ był z jednej z najbiedniejszych rodzin, nigdy nie zwróciliby na niego uwagi. I właściwie to zainteresowanie pojawiło się nie tyle ze strony Adasiów, co ze strony samego zrębińskiego króla. Sojdowie zaczynają Stasia do siebie co i rusz zapraszać, zawsze czeka tam na niego coś pysznego do jedzenia. Chłopiec ma u nich nawet swój specjalny, własny garnuszek na mleko, a Jan Sojda, nie bacząc na Stasia młody wiek, daje mu nawet popróbować amerykańskich papierosów, które w latach 70. były w Polsce prawdziwym hitem i rarytasem. Mamie Stasia to zachowanie Sojdów nie za bardzo się podoba. Mówi im, że nie życzy sobie, żeby jej syn ich odwiedzał, ale oni jej na to odpowiadają, że chłopiec w końcu jest dobrze zaopiekowany, bo ona to się na wychowaniu dzieci za dobrze nie zna i że oni nawet też planują zabrać go do lekarza, do miasta, żeby lekarz potwierdził, że Staś chyba nie do końca prawidłowo rozwija się pod kątem intelektualnym. Wszystko to pod pozorem troski o chłopca, ale szybko wychodzi na jaw, że Sojdowie tak bezinteresownie nie działają. Zaczynają go wypytywać, kogo on w Wigilię przy tym sanie widział, że może coś mu się pomyliło, że może wcale nie był to Józef Adaś, tylko na przykład kierowca sana, pan Felix, i że właściwie najlepiej by było, gdyby Staś na milicji taką wersję z panem Feliksem przedstawił. Ale Staś wie swoje, bardzo go to złości, że każą mu oskarżać kogoś, kogo na pewno nie widział i kto według niego jest niewinny, i się im stawia. Sojdowie na początku się na niego obrażają, ale potem znowu zaczynają swoje podchody, znowu próbują chłopca urabiać i tym razem z nieco lepszymi wynikami. Bo udaje im się nagrać na taśmę wyznanie Stasia, że tamtej nocy przy autobusie widział nie Józefa Adasia, a pana Feliksa. No i Jan Sojda, jako taki zatroskany o losy Kalitów obywatel, jako osoba prowadząca swoje prywatne śledztwo, jedzie z tym nagraniem aż do Wojewódzkiego Komitetu Partii w Tarnobrzegu. Chciałby przekazać dowód na to, kto w tę wigilijną noc naprawdę zawinił. Jest już jednak za późno, bo tarnobrzeski prokurator, który w międzyczasie przejął śledztwo z prokuratury w Staszowie, wydaje nakaz aresztowania Józefa Adasia. Milicjantom udało się bowiem przesłuchać Stasia, który opowiedział o wszystkim. Opowiedział również o tym nagraniu u Sojdów, że te oskarżenia pod adresem pana Feliksa są nieprawdziwe, że on jednak przy autobusie widział Józefa Adasia. Zresztą mówi o tym wszystkim za namową i poparciem rodziców, którzy, kiedy już wszystko wychodzi na jaw, uważają, że powinien mówić prawdę, niezależnie jak niewygodna by ona dla rodziny Sojdów i Adasiów nie była. Sam Adaś twierdzi, że jest niewinny, że w Wigilię w ogóle nie ruszał się z domu, a poświadcza to jego żona, która mówi, że przez całą tę noc mąż obok niej spał.
O niewinności Józefa Adasia zaświadcza również Jan Sojda podczas przesłuchania. I na dowód tego, jak bardzo w to wierzy, przegryza sobie kciuk, żeby pod swoimi zeznaniami podpisać się własną krwią, gdyby panowie milicjanci takiego gestu sobie życzyli. Poza tym w sprawie szwagra interweniuje u najwyższej instancji, bo razem z rodziną jedzie do Częstochowy, żeby przed cudownym obrazem Matki Boskiej pomodlić się o jego uwolnienie i o to, żeby prawdziwi sprawcy zostali wykryci. Ale do milicji docierają też sygnały, że Jan Sojda stara się wybronić Józefa Adasia również mniej pokojowymi czy legalnymi metodami. Przede wszystkim wszelkimi możliwymi sposobami próbuje przekonać rodziców Stasia, żeby zmusili chłopca do odwołania swoich zeznań na temat Józefa Adasia. Najpierw próbuje ich przekupić. Obiecuje im pieniądze, nowe meble, a nawet krowę. Ale oboje są na takie propozycje nieugięci. Chociaż tata rzeczywiście na początku na Stasia był trochę zły, że tymi swoimi zeznaniami ściągnie na nich gniew całej wsi, no a przede wszystkim Jana Sojdy. Jak oni sobie później w polu bez tego pożyczonego ciągnika poradzą. Ale ostatecznie dochodzi do wniosku, że trzeba mówić prawdę i tylko prawdę. Kiedy z łapówką nie wychodzi, Jan Sojda razem z siostrą Helą jadą do Gajowego z pobliskiej wsi i tam proszą go, żeby może on jakoś na rodzinę Stasia wpłynął, ale pan Gajowy się na to nie zgadza. W końcu więc Sojda sięga po środki najbardziej drastyczne, czyli zastraszenie. Raz goni Stasia, kiedy jest już ciemno. Kiedy indziej, wieczorem, spaceruje pod jego domem z siekierą, akurat wtedy, kiedy tata chłopca wraca z pracy. A ziemniaki na polu rodziców Stasia po prostu gniją, bo ktoś posypał je solą. Wszystko to sprawia, że w maju, lub jak podają niektóre źródła, w marcu 1977 roku, Jan Sojda zostaje aresztowany pod zarzutem utrudniania śledztwa w sprawie spowodowania wypadku przez Józefa Adasia. I według relacji sierżanta Janusza Ragana, którego cytuje portal Onet, a który był przy tym zatrzymaniu, milicjanci dosłownie, fizycznie poczuli zapach strachu Jana Sojdy, kiedy był przewożony do aresztu. Śledztwo w tamtym momencie było jednak wciąż prowadzone pod kątem spowodowania śmiertelnego wypadku na drodze. Ale tarnobrzescy policjanci nabierali coraz więcej wątpliwości, czy to aby na pewno był tylko, w cudzysłowie, wypadek. Tu znowu wypowiedź sierżanta Ragana, tym razem z artykułu autorstwa Wojciecha Malickiego na portalu nowiny24.pl. Do znudzenia oglądałem zdjęcia zrobione przed sekcją zwłok i bardzo się dziwiłem, że według biegłego lekarza śmierć spowodowało uderzenie autobusu. I w końcu w związku z takimi wątpliwościami śledczych tarnobrzeska prokuratura w maju 1977 roku zarządza ekshumację zwłok i ich ponowne przebadanie. Tym razem w Akademii Medycznej w Krakowie. No i ekspertyza biegłych potwierdza czarno na białym, że obrażenia na głowie każdej z trójki ofiar na pewno nie powstały w wyniku potrącenia przez autobus. Wygląda to raczej tak, jakby cała trójka tuż przed śmiercią była wielokrotnie w głowę uderzana czymś bardzo ciężkim. Poza tym ubrania z Krysi nie spadły w wyniku zderzenia z pojazdem, na co wskazywano w pierwszej fazie śledztwa. Musiała to zrobić jakaś osoba trzecia, a ślady na jej butach wskazywały, że ciało dziewczyny było przez jakiś odcinek wleczone. Śledczy wracają więc do Zrębina, tym razem z podejrzeniem, że ktoś tu dokonał zabójstwa, pozorując je na wypadek drogowy. I nagle ludziom, którzy już widzą, że coś jest na rzeczy, że milicja czegoś się domyśla, a Sojda i Adaś
są w areszcie, otwierają się usta. Bo o ile Stasio tamtej nocy widział po prostu Józefa Adasia w pobliżu autobusu, który prawdopodobnie spowodował wypadek, to inni widzieli wtedy dużo, dużo więcej. Zaczynają więc mówić i Zosia, czyli córka siostry pana Wacława Kality, i pan Felix, kierowca skradzionego Sana, i Marcin, kierowca drugiego autobusu, i Henryk W., który przy śledczych zaczyna płakać i mówi, że musi w końcu to wszystko z siebie wyrzucić, bo za bardzo mu to na sumieniu ciąży. I Piotruś, kolega Stasia, który razem z nim wracał z pasterki w Połańcu i też widział Józefa Adasia, ale bał się powiedzieć o tym rodzicom, bo uważał, że jak opowie o tym tacie, a tata się napije, to rozpowie wszystkim we wsi i chłopiec będzie miał z tego powodu tylko i wyłącznie problemy. I wiele, wiele innych osób. I z tych wszystkich zeznań, które się w zaskakujący sposób pomiędzy sobą potwierdzają, wyłania się makabryczny obraz tamtej wigilijnej nocy, którego spiritus movens był zrębiński król Jan Sojda. Te oskarżenia jego siostry o kradzież weselnej wędliny, a i dawne urazy, kiedy Jan Roy zmuszał innych do głosowania 3 razy tak, a przede wszystkim kiedy wydał go w ręce milicji, spowodowały, że kiedy Jan Sojda mówił o wyplenieniu kalitowego plemienia, to naprawdę miał to na myśli. Swój morderczy plan postanowił zrealizować nieprzypadkowo w wigilijną noc, kiedy ludzie zazwyczaj raczej wybaczają innym jakieś urazy i szukają z nimi pojednania. On jednak wiedział, że w ten dzień będzie miał publiczność, bo nie chodziło mu tylko o ukaranie kalitów i rojów. Chodziło również o pokazanie zrębińskiej społeczności, że kto z Janem Sojdą zadziera, ten marnie kończy. Po tym jak tamtej nocy dociera do Połańca, rozsiada się razem z Józefem Adasiem w niebieskim Sanie, którym mieszkańcy Zrębina dotarli na pasterkę. Kierowca odpowiedzialny za autobus, Felix, oczywiście nie ma nic przeciwko temu i pozwala im w nim samym zostać, kiedy on idzie na mszę do kościoła. Jan Sojda doskonale wie, że w autokarze za chwilę pojawią się ludzie, bo taki był co roku zwyczaj, że część osób ze Zrębina rzeczywiście modliła się podczas pasterki w kościele, a część balowała w tych wynajętych autobusach, popijając przez czas pasterki wódkę. I dokładnie tak samo jest i tym razem. W autobusie gromadzi się coraz więcej osób, a Jan Sojda ochoczo częstuje ich gorzałką. W końcu zagaduje do Zosi, córki siostry Wacława Kality, żeby ta poszła do kościoła, podeszła do swojej ciotecznej siostry, czyli do Krysi Łukaszkowej, i powiedziała jej, że Wacław Kalita wrócił do domu, jest pijany, awanturuje się z żoną, no i żeby Krysia jak najszybciej wracała do Zrębina. Jest to kłamstwo, ale Jan Sojda doskonale orientuje się w tym, co ostatnio w rodzinie Kalitów się dzieje. I wie, że słysząc taką wiadomość, Krysia natychmiast z pasterki wyjdzie. Zosia niezbyt chętnie, ale ostatecznie zgadza się. Idzie do kościoła i przekazuje Krysi taką wiadomość. I plan Sojdy działa. Po chwili w drzwiach autobusu staje ciężarna Krysia razem ze swoim mężem Stanisławem i bratem Mieciem i pyta się, czy przypadkiem nie mogliby się teraz zabrać do Zrębina. Ale Jan Sojda tylko na nią krzyczy. Nie wejdziecie. Wstydu narobiliście na swoim weselu. Od złodziei wyzywa nas cała wieś. Jaką wędlinę kradła wam moja siostra? No więc Krysia, Stanisław i Miecio zaczynają z Połańca do Zrębina w tę mroźną, śnieżną noc iść na piechotę. Jakiś czas potem w autobusie kończy się wódka, więc Sojda zarządza, że trzeba pojechać po więcej do Zrębina, do Sołtysa,
u którego zawsze się coś znajdzie. Jednak zanim wyruszą, każe kierowcy drugiego autobusu, zupełnie w tym momencie pustego, wyruszyć za nimi. I to nie jest prośba, a rozkaz. W końcu, po kilku nieudanych próbach, Józefowi Adasiowi udaje się odpalić silnik niebieskiego Sana. Za nim jedzie pusty, czerwony autosan, a przed nim zięć Sojdy, Jerzy, w swojej taksówce Fiacie 125P. Na chwilę przed opuszczeniem Połańca Sojda rzuca jeszcze takie słowa. Muszę z Kryśką Kalitów zrobić porządek. Albo tak, albo tak. Nie będą nas dłużej nosić po pyskach jako złodziei mięsa. Od wesela wystarczy. Czy ktoś wtedy w ogóle zwraca uwagę na takie słowa? Libacja w autobusie trwa w najlepsze. I tylko niektórzy zauważają, że jakieś 1,5 kilometra za Połańcem, w snopach długich autobusowych świateł, ukazują się trzy postaci idących poboczem ludzi. I że Fiat zięcia Sojdy nie omija ich, tylko z premedytacją wjeżdża w najniższą z nich. A przecież to Miecio Kalita, nad którym teraz pochylają się Krysia i Stanisław. Autobus się natychmiast zatrzymuje i wysiadają z niego Sojda i Adaś, ale bynajmniej nie po to, żeby pomóc ofierze stłuczki. Adaś trzyma w ręce wielki i ciężki klucz do przykręcania kół w samochodzie i zaczyna tym kluczem okładać Stanisława tak długo, aż mężczyzna upada na szosę. Przerażona Krysia, która pewnie jeszcze do końca nie wie, co się dzieje, zaczyna przed Sojdą i Adasiem uciekać w pole. Ale pada śnieg, na polu są zaspy, a ona jest w 5. miesiącu ciąży, więc mężczyźni bardzo szybko ją doganiają. W tamtym momencie zamroczeni do tej pory alkoholem podróżni na dobre się już ocknęli. Niektórzy chuchają w zaparowane szyby autobusu, żeby zobaczyć, co się dzieje, i widzą bardzo dobrze, bo jeden z pasażerów, Henryk W., wysiadł z autobusu i teraz stoi obok niego, oświetlając latarką pole, na którym Sojda trzyma uderzaną przez Adasia wielkim, ciężkim kluczem Krysię. Na zewnątrz stoi też i wszystko obserwuje kierowca drugiego autobusu. I ani on, ani Henryk nie robią nic, żeby pomóc ciężarnej dziewczynie wołającej: wujku, wujku, nie zabijaj mnie. Ale opanowany rządzą zemsty wujek nie zna litości. W autobusie jednak ktoś nieśmiało zauważa, że może trzeba zawołać pomoc. Ktoś nawet próbuje wysiąść, ale przy tylnych drzwiach stoi drugi z zięciów Sojdy, czyli Stanisław, i oświadcza, że kto zechce wysiąść i pomóc, tego spotka dokładnie ten sam los, co kalitowe dzieci. Tymczasem krzyki Krysi ustają. Sojda i Adaś przynoszą jej ciało bliżej szosy, na której Stanisław wciąż jeszcze daje oznaki życia. Adaś podchodzi więc do niego i bije kluczem tak długo, aż mężczyzna przestanie się ruszać. Ale jest jeszcze Miecio. Ma połamane nogi i przez cały czas krzyczy: mamo, mamo, ratuj. Sojda przy nim kuca i ruchami rąk instruuje swojego zięcia, Jerzego S., żeby ten wjechał swoim Fiatem 125P na głowę chłopca. I według artykułu Marcina Radzimowskiego w serwisie echodnia.pl oraz w książce Bogusława Sygita Kto zabija człowieka, na tylnym siedzeniu taksówki siedziały wtedy obydwie córki Sojdy, matki. Pasażerów w autobusie jest około 30. 30 osób przeciwko Adasiowi, Sojdzie i jego dwóm zięciom. Ale ostatecznie nikt się im nie sprzeciwia. Kiedy żadna z ofiar nie daje już znaku życia, Sojda i Adaś przenoszą ich ciała do niebieskiego Sana. Razem z pasażerami jadą nim jeszcze przez chwilę, żeby jakieś kilkaset metrów przed zabudowaniami Zrębina zatrzymać się. Sojda zarządza, że wszyscy mają teraz przejść do drugiego autobusu i pojechać do Połańca na Pasterkę, żeby mieć alibi. Ale zanim to zrobią, mają złożyć przysięgę, że nikomu nic o tym, co widzieli, nie powiedzą. I każda z tych 30 osób
Po kolei, bez cienia sprzeciwu, podchodzi do Sojdy, który nakłuwa im palce agrafką i każe na kartce papieru zostawiać krwawy odcisk, niczym podpis na cyrografię, i jednocześnie powtarzać słowa przysięgi. Na koniec podstawia im krzyżyk od różańca do ucałowania. No ale że to może nie zadziałać wystarczająco, to wciska jeszcze do rąk plik banknotów. Niektórym po kilka, a niektórym nawet 20 tysięcy złotych, przy czym przeciętne wynagrodzenie w 1976 roku wynosiło około 4300 zł. Wszyscy dostają też jasny sygnał, że jeśli pisną chociaż słówko, to stanie się z nimi dokładnie to samo, co z Krysią, Stanisławem i Miedziem. Zaiste, król z Rębina może zrobić wszystko. Przerażeni, zastraszeni, przekupieni, ale też i pijani ludzie przechodzą do drugiego autobusu i wracają na pasterkę do Połańca. A niektórych zięć Sojdy zawozi nawet swoją taksówką do innej parafii. Tymczasem Adaś, Sojda i jego zięć Stanisławka zostają sami. Wyciągają z sana ciała Krysi, Miecia i Stanisława i układają je w rowie. A Adaś najeżdża na nie autobusem, żeby upozorować wypadek. Krysia jeszcze częściowo obnażają, żeby wyglądało tak, jakby na dodatek padła ofiarą gwałtu. A może chodzi również i o dodatkowe upokorzenie dziewczyny. Tymczasem w Połańcu kończy się pasterka. I kiedy ludzie wychodzą z kościoła, to część mieszkańców Zrębina jest autentycznie zdziwiona, a część to zdziwienie udaje, że niebieski san został skradziony. Wśród udających jest jego kierowca, który doskonale wiedział, pod czyją opieką zostawia autokar, kiedy sam szedł do kościoła. Świadkowie morderstwa z pokerową twarzą dają też zaskoczenie, kiedy dojeżdżają do Zrębina tym jedynym pozostałym autobusem i dostrzegają skradzionego, w cudzysłowie, sana stojącego w rowie. Zmowa milczenia działa od pierwszych chwil i będzie działać przez jeszcze kilka następnych miesięcy. Wielką moc mają pieniądze, przysięga na krzyż i krew oraz autorytet Sojdy i strach przed nim. A i on sam zrobi wiele, żeby tę zmowę jeszcze bardziej umocnić. Na przykład kiedyś jednego ze świadków zachodzi od tyłu. Jedną ręką świeci mu latarką w oczy, a drugą przykłada scyzoryk do szyi i grozi śmiercią, jeśli ten coś komuś powie. A jednocześnie wsuwa mu do kieszeni kurtki 10 tysięcy złotych. Innym razem podchodzi do Zosi, która wywołała Krysię z kościoła. Nakazuje, żeby nic nikomu nigdy nie mówiła i wręcza 5 tysięcy złotych. A kiedy u Gajowego przez przypadek wygaduje się, że ktoś Krysię po polu gonił, to później, kiedy są sami w lesie przy transporcie drewna, Gajowy ma wrażenie, że Sojda chce się na niego zamierzyć z siekierą. I nic nie robi chyba tylko dlatego, że w ostatnim momencie dostrzega nadchodzącego pomocnika Gajowego. No i najważniejsze. Po aresztowaniu Józefa Adasia odbywa się druga przysięga. Tym razem w domu działacza społecznego, w pobliskiej wsi, po tym jak Sojda wraca z pielgrzymki błagalnej o uwolnienie Adasia z Częstochowy i dba przy tym o odpowiednią oprawę. W pokoju, gdzie gromadzą się zwołani przez niego świadkowie zbrodni, gasi światło. Na stole stoi tylko świeczka, obok wizerunek Matki Boskiej. Sojda trzyma w rękach krzyż i każe przysięgać, że nikt nic nie powie. Na koniec rozdaje wszystkim srebrne medaliki, które przywiózł im z Jasnej Góry, no i oczywiście pieniądze. Po tych wszystkich zeznaniach świadków o tym, co widzieli w noc wigilijną, o przysięgach, o zastraszaniu, prokurator zmienia kwalifikację czynu i Adaś oraz Sojda są teraz oskarżeni o zabójstwo, a nie o spowodowanie śmiertelnego wypadku na drodze, ewentualnie o utrudnianie śledztwa.
Pod takim samym zarzutem aresztowani są również zięciowie Sojdy, Jerzy S. oraz Stanisław K. Henryk W., który tamtej nocy stał obok autobusu i miejsce zbrodni oświetlał latarką, zostaje oskarżony o pomoc mordercom. Sojda zarzeka się, że ze śmiercią Łukaszków i Miecia Kality nie miał nic wspólnego. Przez cały wigilijny wieczór był w domu i nawet nie zasiadł do wieczerzy, bo pokłócił się z córką, która kazała zmęczonemu po pracy zięciowi umyć podłogę, a on uważał, że to nie fair. Leżał na kanapie i oglądał telewizję. Pamięta, że pokazywali kolędy, a śpiewająca je piosenkarka okropnie fałszowała, co bardzo go zdenerwowało. Jednak przechwycone grypsy, jakie stara się przekazać swojej żonie z aresztu, w których instruuje ją, co ona ma mówić przed prokuratorem i co mają mówić inni świadkowie, wskazują na coś zupełnie innego. Fragment jednej z takich wiadomości. Niech mamusia w sądzie zmieni zeznania i podtrzyma to, że byłem podczas pasterki w domu. To konieczne. W innym grypsie ewidentnie zmienia też swoje zdanie co do Józefa Adasia, o niewinności którego był wcześniej gotów świadczyć własną krwią. Sprawcą jest Józef Adaś. Idź, zeznaj do prokuratury prawdę. Lituj się, tak jak rzeźnik nie lituje się nad świnią, gdy ją rżnie na wędlinę. Na kłamstwie przyłapany zostaje też zięć Sojdy, Jerzy, podczas wizji lokalnej 6 listopada 1979 roku. Opowiada, jak to podczas pasterki, na której oczywiście przez cały czas był, zacinał się rzutnik z tekstami piosenek. Z tym, że ksiądz z tego kościoła wyjaśnia, że podczas pasterki żadnego rzutnika nie używano. Sama wizja była również dość wyjątkowa, bo trwała kilkanaście godzin do godziny 2:30 nad ranem i zgromadziła około 3 do 5 tysięcy osób z okolicznych miejscowości. Gapie chcieli na własne oczy zobaczyć oskarżonych, a niektórzy nawet wymierzyć im sprawiedliwość, dlatego że na wcześniejszej wizji w sierpniu 1977 roku wszystko przedstawiali milicyjni pozoranci i tylko jeden z oskarżonych, Henryk W. Proces ruszył prawie dokładnie rok przed tą wizją, 7 listopada 1978 roku, przed Sądem Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu. Wszyscy oskarżeni od początku konsekwentnie odmawiali zeznań, używając, jak magicznego zaklęcia, formuły "nie oświadczam się". Nawet na pytanie sądu, czy oskarżony w ogóle rozumie, co to znaczy "nie oświadczam się", Stanisław K. odpowiedział "nie oświadczam się". Mówi jedynie Henryk W. i odwołuje wszystkie swoje wyjaśnienia, jakie złożył przed prokuratorem. Twierdzi, że na pasterce był w innym kościele, nie w Połańcu, że nie widział tej zbrodni, a na pytanie sądu, jak wyjaśni to, że czasem podczas przesłuchań przez prokuratora dodawał jakieś nowe szczegóły albo coś korygował, a jego wersja jest zgodna z wersją innych świadków, to odpowiada, że nie wie, że to wszystko właściwie zmyślił, a w ogóle to jest niedorozwinięty, bo dokładnie takich słów w stosunku do siebie użył. Panią Kalitę jako oskarżycielkę posiłkową reprezentuje mecenas Raimund Aschenbrenner. Co ciekawe, wielu innych adwokatów, do drzwi których pukała z prośbą o pomoc, tej pomocy jej z jakichś niewyjaśnionych przyczyn odmówiło. I w książce Janusza Klicha pod tytułem "Parada złoczyńców. Pitawal podkarpacki" pan mecenas Aschenbrenner opowiada o tym, że przygotowując się do prowadzenia sprawy, dowiedział się od pani Kalitowej, że Jan Sojda na oczach wielu świadków w kościele poszedł na kolanach do konfesjonału i długo, głośno się spowiadał, tak jakby chciał pokazać, że wyznał
swoje grzechy, w tym również ten grzech z nocy wigilijnej i na pewno dostał rozgrzeszenie. A skoro dostał rozgrzeszenie podczas spowiedzi, to i oni powinni mu tę zbrodnię zapomnieć. Zaintrygowany tą historią mecenas poszedł do spowiednika i dowiedział się, że Sojda wtedy rozgrzeszenia nie dostał oraz że został odesłany do biskupa, bo jego grzech był tak dużej wagi. Przed sądem zeznają jednak nie tylko oskarżeni, nie tylko rodziny ofiar, ale również świadkowie zbrodni, którzy opowiedzieli o niej podczas przesłuchań w prokuraturze. I wielu z nich te swoje zeznania odwołuje, twierdząc, że żadnej zbrodni nie widzieli, że to milicja biła ich, zastraszała i zmuszała do tego, żeby coś takiego powiedzieli. Ale kiedy sędzia trochę bardziej się dopytuje o tę całą sytuację, to widać, że ewidentnie coś kręcą. Więc w końcu skład sędziowski decyduje o tym, żeby w wielu takich przypadkach stosować areszt za składanie fałszywych zeznań. Łącznie takie sankcje dotykają 18 osób, w tym 3 z nich za to, że odmówiły w ogóle zeznań przed sądem. Ale w końcu część z nich chyba dochodzi do wniosku, że nie chce iść do więzienia tylko po to, żeby Sojda mógł go uniknąć, a i prace w polu na nich nie zaczekają, więc ponownie zeznają przed sądem, że jednak Sojda i cała reszta są winni. No a przy okazji wychodzi na jaw, dlaczego byli gotowi temu wszystkiemu zaprzeczyć. Okazuje się, że po aresztowaniu Sojdy atmosfera w Zrębinie bynajmniej się nie oczyściła, a ludzie nie mogli odetchnąć z ulgą. Zaczęto między sobą mówić, że król Zrębina już kogo trzeba przekupił, że ma dojścia w samej Warszawie. A kiedy świadkowie zaczęli po kolei odwoływać swoje zeznania podczas rozpraw sądowych, to i sojdowe kobiety zasiewały wśród mieszkańców ziarno niepewności, mówiąc, że idzie na nasze. No i ludzie zaczęli się bać, że jak Sojda z aresztu wyjdzie, to zacznie się na nich mścić. Szczególnie, że mecenasi Dyka oraz Siła Nowicki, reprezentujący oskarżonych, w pewnym momencie dostali pozwolenie od sądu na to, żeby zeznania świadków w czasie rozpraw nagrywać na taśmę magnetofonową. Podobno miało im to później ułatwić obronę. No i w Zrębinie szybko rozeszła się wieść, że tych nagrań może sobie również posłuchać Sojda i będzie doskonale wiedział, kto co w sądzie zeznał. Sąd, kiedy się o tym dowiedział, to oczywiście uchylił zezwolenie na nagrywanie, a nawet w pewnym momencie utajnił rozprawy, ale strach w Zrębinie pozostał. Szczególnie, że wszyscy widzieli, co stało się z rodziną Stasia, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Krewni Sojdy rzucali w chłopca kamieniami, ktoś nieustannie pukał w nocy do okien jego rodzinnego domu, a czasem na ich posesję wrzucał drobne monety, które miały być symbolem judaszowych srebrników. Tata Stasia niestety nie wytrzymał takiej presji i na 10 dni przed wizją lokalną w Połańcu w listopadzie 1979 roku odebrał sobie życie. Zresztą byli świadkowie, którzy widzieli, jak córki Sojdy w czasie przerw między rozprawami groziły Stasiowi i jego mamie. No i w ogóle w czasie procesu we wsi nie działo się najlepiej. Począwszy od 1977 roku, nękały ją na przemian, a to ulewne deszcze, a to długotrwałe susze, które niszczyły uprawy, co wiele osób odczytywało jako karę za to, co się stało. Poza tym w rodzinach osób aresztowanych za składanie fałszywych zeznań dochodziło do tragedii związanych z wywołanym tymi wydarzeniami stresem. Dziadek jednego z takich mężczyzn trafił do szpitala psychiatrycznego, matka innego zmarła na serce. Dochodziło też pomiędzy krewnymi do konfliktów, czy zeznawać przeciwko Sojdzie, czy na jego korzyść.
Nawet mama pana Wacława Kality zasugerowała mu kiedyś, żeby dał Sojdzie spokój, bo to dobry człowiek, pomógł jej krowie się ocielić. Choć tu akurat pan Wacław uważał, że chodziło jej nie tyle o Sojdę, co o obronę jej wnuczki Zosi, która wywabiła z pasterki Krysię. Podczas procesu światło dzienne ujrzało też kilka innych interesujących faktów. Po pierwsze, jeszcze na etapie śledztwa do prokuratury dotarł anonim, w którym ktoś ostrzegał, że jeśli pani Kalita nie wycofa swoich oskarżeń pod adresem Adasia, Sojdy i jego zięciów, to spotka ją dokładnie ten sam los, co jej dzieci. Po drugie, lekarz, który dokonywał sekcji zwłok w Staszowie, nie miał do tego odpowiednich uprawnień, a na skutek sugestii prokuratora nie wykonał kilku dodatkowych badań. Oficjalnie po to, żeby nie oszpecić za bardzo zwłok. Interesujące było również to, co stało się z niebieskim sanem, który został oddany do kasacji już 10 dni po, jak wtedy uważano, wypadku. Nie pobrano w nim żadnych śladów, nie zabezpieczono butelki wódki, którą w nim znaleziono i nigdy nie udało się wyjaśnić, kto i dlaczego zlecił jego zniszczenie, chociaż był to jeszcze jak najbardziej sprawny wóz i nadawał się do eksploatacji, wymagał tylko jakiegoś niewielkiego remontu. Poza tym Jan Sojda pojawił się na posterunku milicji w Staszowie, gdzie zaoferował 100 tysięcy złotych za to, żeby całą sprawę poprowadzić pod kątem spowodowania wypadku, a nie morderstwa. I rzeczywiście później milicjanci, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia, opowiadali, że wydało im się to dziwne, że na przykład Krysia leżała głową w kierunku Połańca, a nie Zrębina, co świadczyłoby o tym, że autobus nadjeżdżający z tamtej strony nie mógł jej potrącić, szczególnie, że Stanisław i Miecio leżeli głowami w kierunku Zrębina. Ustalono również, że na posterunku milicji w Połańcu był jeden milicjant, który już tydzień po wszystkim wiedział, że doszło do zbrodni. Ale nigdzie tego nie zgłosił, bo jak tłumaczył, akurat wtedy był na zwolnieniu chorobowym z powodu przeziębienia. Odnaleziono także listę osób, które Jan Sojda planował zamordować, po to, żeby nic nikomu nie mogły powiedzieć. I jedną z osób na tej liście rzeczywiście był pan Gajowy. Poza tym rodzina Sojdy przekonała 5 mężczyzn, oczywiście wykładając na stół odpowiednią sumę pieniędzy, żeby pojechali do Warszawy, do prokuratury generalnej. I tam zeznali, że milicja zmusiła ich do składania nieprawdziwych zeznań obciążających Sojdę i resztę. Mężczyźni rzeczywiście do Warszawy pojechali i tak zeznali, a właściwie skłamali, bo potwierdzono, że nikt ich do niczego nie zmuszał. Wyrok zapadł 10 listopada 1979 roku. Sąd uznał, że Jan Sojda, Józef Adaś, Stanisław K. oraz Jerzy S. działali według precyzyjnego planu, we wspólnym porozumieniu i ze szczególnym okrucieństwem i za to skazał każdego z nich na karę śmierci. Henryk W. za udzielenie im pomocy został skazany na 5 lat więzienia. Od takiego wyroku odwołali się oczywiście obrońcy skazanych i Sąd Najwyższy rzeczywiście częściowo te wyroki zmienił, ponieważ Stanisławowi K. karę śmierci zamienił na 15 lat pozbawienia wolności, a Jerzemu S. na 25 lat. W stosunku do Jana Sojdy i Józefa Adasia utrzymał karę śmierci. Wiesław Łuka, który przez cały czas procesu pisał cykliczne reportaże do tygodnika Prawo i Życie i rozmawiał wielokrotnie z mieszkańcami Zrębina, pojawił się we wsi również po tym, jak ogłoszono wyroki w tej sprawie. No i dowiedział się, że jej mieszkańcy
nadal nie śpią spokojnie, bo wielu z nich wciąż dostaje na przykład grożące im anonimy. Zresztą i na adres Prawa i Życia taki anonim przyszedł. Wyrok na Adasiu i Sojdzie wykonano w areszcie śledczym przy Montelupich w Krakowie 23 listopada 1982 roku. Niektóre źródła wskazują, że w trakcie wykonywania kary wydarzyło się coś, co bezsprzecznie świadczyło o ich winie. Inne z kolei mówią, że Jan Sojda do samego końca nie przyznawał się do tego, że zabił 3 osoby. Po wykonaniu wyroków Wiesław Łuka pojawił się w Zrębinie raz jeszcze i wtedy porozmawiał z mamą Leszka B. Leszek B. był mężczyzną, który zeznał przed sądem to, co wie i nigdy tej wersji wydarzeń o morderstwie nie odwołał. Przyznał, że dostał od Sojdy pieniądze, że wydał je, jak to określił, na kawalerskie potrzeby, ale potem bardzo dręczyło go sumienie. Pewnego dnia znaleziono go w płynącej przez Zrębin bardzo płytkiej rzeczce. Oficjalnie lekarze stwierdzili, że wypił za dużo alkoholu, przewrócił się i utopił. Ale jego mama w rozmowie z Wiesławem Łuką była przekonana, że nie była to śmierć przypadkowa. W płucach jej syna nie znaleziono wody, a jego dokumenty, pieniądze, które miał przy sobie, były zupełnie suche. Wyglądało to trochę tak, jakby ktoś się na nim zemścił. Wyjątkowe bestialstwo i bezczynnie przyglądających się mu 30 świadków sprawiają, że zbrodnia połaniecka, bo taka nazwa przylgnęła do tej historii, poraża do dziś i do dziś powraca jako temat w mediach. Dziennikarze, którzy jeżdżą do Zrębina, jak na przykład dziennikarze TVN-u, którzy zrealizowali tam kiedyś reportaż, dostrzegają, że we wsi tak naprawdę wciąż panuje dużo strachu i swego rodzaju zmowa milczenia. Osoby, które kiedyś zeznawały przeciwko Janowi Sojdzie, teraz jednak znowu twierdzą, że nie było żadnego morderstwa, tak jakby ciągle się czegoś bali. Stanisław K. i Jerzy S. są już od dawna na wolności. Zresztą żaden z nich nie odbył w pełni swojego wyroku. Wyszli przedterminowo za dobre sprawowanie. I oni też rozmawiają z dziennikarzami i podczas takich rozmów udowadniają, że są niewinni. Z kolei pani Kalita podkreślała, że ona pomimo takiej tragedii chce o niej opowiadać, bo nie chce, żeby ludzie zapomnieli o tym, co spotkało jej dzieci. Wielu tym reportażom zresztą towarzyszyły takie bardzo wzruszające zdjęcia, jak siedzi samotnie w kuchni i patrzy gdzieś w dal za okno, bo od śmierci męża pod koniec lat 90. była już zupełnie sama, albo ze łzami w oczach trzyma w jednej ręce portret Krysi i Stanisława z ich ślubu, a w drugiej zdjęcie legitymacyjne Miecia. Świąt Bożego Narodzenia od 1976 roku praktycznie nie obchodziła, tylko zanosiła na grób swoich dzieci jakąś małą choinkę i się przy nich modliła. Krysia dostawała też od swojej mamy kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Po dziś dzień zagadką pozostaje również, skąd Jan Sojda wziął tyle pieniędzy, żeby przekupić świadków, bo w zależności od źródła wydał na to od 200 do 400 tysięcy złotych, co tak jak i dzisiaj w latach 70. było niebagatelną kwotą. W lutym 2022 roku na portalu Onet pojawił się artykuł, a właściwie bardziej rozmowa z policjantką pracującą i w Tarnobrzegu, i Kielcach, panią Anną Zielińską-Brudek, która od lat zgłębia tajemnicę zbrodni połanieckiej. I w tym artykule opowiada, skąd tak ogromne pieniądze mogły pochodzić. Według niej być może tajemnica kryje się w zrębińskim lesie. Co konkretnie? Tutaj może wstrzymam się od
powtarzania tych informacji, ale sygnalizuje, że jest taki artykuł i myślę, że warto go przeczytać. Jego link znajdziecie w źródłach. Co ciekawe, na początku lat 90. istniał cień szansy, że wyrok w sprawie zbrodni połanieckiej może zostać zrewidowany na korzyść skazanych. Ich obrońca Zbigniew Dyka w 1991 roku został ministrem sprawiedliwości i ponieważ nie chciał mieć na swoim koncie przegranej, to do sądu wniósł rewizję od wyroku w sprawie, którą prowadził kilkanaście lat wcześniej. Zbigniew Dyka argumentował, że proces był prowadzony nieprawidłowo, bez poszanowania prawa oskarżonych do sprawiedliwego procesu, a ich drugi obrońca, Wiesław Siła-Nowicki, mówił wręcz o mordzie politycznym, bo według niego milicja biła świadków po to, żeby wydobyć od nich zeznania, które nie miały nic wspólnego z prawdą. Jednak w 1993 roku Sąd Najwyższy tę rewizję oddalił. Pani Zdzisława Kalita zmarła w 2020 roku, ale Wiesławowi Łuce udało się jeszcze z nią przed jej śmiercią porozmawiać, ponieważ po ponad 30 latach pojechał do Zrębina. Porozmawiał także z rodzinami skazanych. Co każda z tych osób mu powiedziała, tego nie będę wam zdradzać, zachęcając jednocześnie, żebyście sięgnęli po reportaż Nie oświadczam się Wiesława Łuki. Nie jest to książka łatwa, bo wydarzenia nie są tam przedstawione chronologicznie, zmienione są też imiona i nazwiska osób oskarżonych, natomiast kiedy zna się fakty tej sprawy, to reportaż Nie oświadczam się robi piorunujące wrażenie, bo praktycznie jest zapisem rozmów z mieszkańcami Zrębina tuż po tym, kiedy dotknęła tę miejscowość tak ogromna tragedia. Są w niej także zapisy rozmów z Janem Sojdą, z Józefem Adasiem, z ich rodzinami, z pozostałymi oskarżonymi czy z rodziną państwa Kalitów. Książka w formie audiobooka, zresztą świetnie przeczytanego i zinterpretowanego przez Grzegorza Przybyła, jest dostępna w aplikacji BookBeat, a z aplikacji możecie teraz, używając kodu na faktach lub specjalnego linka w opisie, skorzystać przez 30 dni za darmo. Warto też przeczytać wywiad z Wiesławem Łuką, który ukazał się w portalu wp.pl na temat powstawania książki, bo to jest w ogóle osobna, bardzo ciekawa historia. Bardzo dziękuję aplikacji BookBeat za to, że zechciała być sponsorem kolejnego z odcinków mojego podcastu. Dziękuję wam za jego wysłuchanie. Żegnam się z wami i do usłyszenia.